ten Eurokoncita Ekstra. Także proszę Państwa, Stadion Narodowy mamy tutaj w Warszawie, w Polsce katolickiej, a nie jest to Londyn, bo nie ma tu książąt. No cóż, jesteśmy w Żebracznicy Wielkiej, tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Żebracznicy Wielkiej. No nawet dwóch policjantów było, proszę się nie gromadzić, proszę się nie gromadzić, ale sporo ministrantów wyszło, proszę Państwa, już z kościoła, na tace przestali już zbierać. Jutro od 21 do 22 świętej Anny tu, w Żebracznicy Wielkiej Warszawy pod kolumną Zygmunta. Zapraszamy nad trasą WZ. Tak, proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie. I dzisiaj, proszę Państwa, tutaj jak jesteśmy w Żebracznicy Wielkiej w Warszawie, do Polski katolickiej, a Hanna dzisiaj zadzwoniła z Anglo-Ameryki, Białystok, i powiedziała, że jeżeli krowa dużo wrzeszczy, ryczy, to mało mleka daje, i mówi, że ten Jaśko jej się nie podoba, ona nic, żadnego mieszkania nie chce kupić. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to jest za daleko i pieniądze byłyby rozrzutne i po prostu aż dziwię się, że tu w Warszawie nie ma kogoś takiego, kto by za niego założył te 26 tysięcy, że tutaj w Warszawie są dziady i nie chcą. Nie chcą i nie mają, proszę Państwa. Także Stadion Narodowy. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i głos Hanny pozdrawiamy, Jabłonowskiej z Anglo-Ameryki Białystok, która miała rację i która nawet tego Jaśka na oczy nie widziała, która nawet nie wie dokładnie, jaka jest tutaj sytuacja na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, w katolickiej Polsce. Ale powiedziała, że jeżeli właśnie krowa dużo ryczy, w kraju, gdzie tramwaj chodzi, gdzie tu papież był, gdzie po prostu jest stara wiara, stara Europa pod Bałtykiem, proszę Państwa, bo tu nie są książęta z Anglii, tu nie jest Anglia, ten Stadion Narodowy to jest polski, to jeżeli krowa dużo ryczy, to mało mleka daje. No odnośnie tego Janka, co on tak pieprzył, ten Janek mówi, że a to, że ma dużo bogactwa po całym świecie, że loteria amerykańska i takie po prostu bezczelne różne rzeczy złe o ludziach opowiada, obraża tych ludzi, którzy nie wierzą, że on w loterii amerykańskiej wygrał, to znaczy, że nie wierzą, że on dostanie te pieniądze. Wszystkich obraża, ale on rzeczywiście nigdy nie dostanie tych pieniędzy i taka robota, tak, że on jest wielkim człowiekiem i że jest Żydem i że niedługo na bruku będzie spał. Także proszę Państwa, no kupać mu na wydechu. Dlatego ta krowa im tu więcej będzie głośniej ryczała, no to tym mniej mleka będzie dawała. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie. Tu jest polski Wedel, Sacka Kępa. Za nami jest Park Skaryszewski właśnie, który się znajduje pomiędzy polskim Wedlem i Sacką Kępą z Berezyńską na Pradze Południe. Także Warszawa, Wisła płynie i od Wisły się wszystko, całe to żebracze lichwiarstwo odbija. No bo tutaj widzicie Państwo, jak ktoś ma zaległości za mieszkanie 5 tysięcy, to już na niego huzia, na juzia, już komornicy żebracy lecą. A w Anglo-Ameryce Białystok, to ja z podwórka wiem, że 600 tysięcy i jeszcze prawie milion komornicy nie lecą. A tu żebracy tak... Na tej Marszałkowskiej 82 te sędziny są opłacane. Tak chętnie, tego tak dużo, tego sądownictwa, że tu jest kraj trzeciego świata i podobnie jak Kuba jest też ogromne, proszę Państwa, więziennictwo.